mamy funkcję zapalarki, czyli możemy sobie sprawdzić, czy nam działa. W jaki sposób możemy sobie sprawdzić, czy zapalarka jest uszkodzona, czy jest dobra. Włączamy sobie tutaj zapalareczkę i musimy sobie wziąć, otworzyć tutaj kocioł. Patrzymy, mamy dziurkę taką na dole. I obserwujemy. Z czasem powinna robić się czerwona, później coraz jaśniejsza. Jeżeli tak będzie, to znaczy, że zapalarka jest sprawna. Jeżeli przez okres, załóżmy kilku minut, widzimy, że jest cały czas ciemno tam, to znaczy, że jest po prostu zepsuta zapalarka. Ale tu już widzimy, robi się coraz bardziej czerwona, więc znaczy się, że jest zapalarka sprawna. Wyłączymy, żeby nie przegrzewać jej.